Major SPZ. Łączny wyrok to 7 lat. Jak sam wspomina tamte czasy handel kwitł. Człowiek był młody i głupi i więcej podatny na narkotyki. Zaczęło się robić sporo imprez i nagle zostają długi, a jak nie masz pieniędzy to chcesz je szybko zdobyć. Do zakładu karnego trafił między innymi za napad. Później ktoś dla kogo handlował powiedział w odpowiednim miejscu, że faktycznie to robił. Tak przybito im grupę przestępczą 30 kilka osób. Trafił do więzienia i posypał się wyrok za wyrokiem. Dawidzior Hipotonia, oskarżony o kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, fałszerstwo dokumentów, podszywanie się pod funkcjonariusza policji oraz próbę zabójstwa. W maju 2018 roku usłyszał wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Wyrok był nieprawomocny i obrońcy rapera złożyli apelację. Został ostatecznie skazany na 8,5 roku więzienia po wycofaniu zarzutów usiłowania zabójstwa. Sąd cofnął także zarzut kierowania grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Butcher PTP, kolejna osoba, którą dosięgnął wymiar sprawiedliwości. W 2018 roku opuścił zakład karny po półtorarocznej odsiadce. Przypomnijmy, że już w 2012 roku został zatrzymany przez CBS za posiadanie narkotyków. Poprzednim razem spędził wtedy w areszcie dwa miesiące. Butcher współpracował z takimi osobami jak Peja, Paluch i Sobota. Kowal, pewna pozycja, 6 kwietnia 2020 roku policja w Warszawie przekazała o zatrzymaniu 36-letniego rapera. Przyznał się on, że 3,5 kg zabezpieczonych narkotyków są jego. Usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek policjantów i prokuratury decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Bonus RPK do zatrzymania rapera doszło w poniedziałek 18 listopada 2019 roku. Decyzją sądu okręgowego w Warszawie Bonus RPK otrzymał karę 5,5 roku pozbawienia wolności. Musi także zapłacić karę finansową w wysokości pół miliona złotych. Raper został skazany za handel narkotykami. Miał się tym zajmować w latach 2008 do 2010. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Hada Proceder od czerwca 2012 roku odbywał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Raper został skazany za napaść i pobicie. W międzyczasie zapadł wyrok w sprawie zakradzież oraz posłużenie się dokumentem innej osoby, za co został skazany na kolejne dwa lata. W grudniu 2013 roku nie wrócił z przepustki do zakładu karnego. W 2014 roku sąd wydał list gończy w celu doprowadzenia go do miejsca odbywania kary. W 2015 roku raper został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego. W 2017 roku skończył odbywanie kary. Kaz Bałagane, warszawski raper, został zatrzymany 10 marca przez policjantów ze stołecznej policji. Miało to miejsce tuż po koncercie, który zagrał. W klubie Akademia funkcjonariusze CBS założyli mu kajdanki i zawieźli do policyjnej izby zatrzymań. Chodziło o narkotyki. Raper miał w okresie kilku miesięcy kupować marihuanę i kokainę w celu jej dalszej dystrybucji. Narkotyki miały trafić na warszawski rynek. W areszcie spędził blisko trzy miesiące. Oskar Pam Pam. Naprawdę nazywa się Oskar Wiśniewski i pochodzi z Częstochowy. Przez wiele lat mieszkał też w Krakowie. O swoich nagrywkach mówi tak: Nagrywałem od mało lata, ale co jakiś czas trafiałem do kryminału i nie mogłem rozwijać swojej pasji, jaką jest rap. W rapie zasłynął z akcji z Romanem Boskim z firmy. Do więzienia trafił w 2017 roku i wyszedł po siedmiu latach. Skazany został za wymuszenia, narkotyki i przemyty. Furiat N.H. Policjanci z oddziału prewencji w Lublinie zatrzymali 33-latka. Jak się okazało, był to Dominik S. Krakowski raper. Policja podała, że ukrywał się on w Lublinie przed wyrokiem pozbawienia wolności. Mieszkaniec Krakowa wpadł w ręce policji z powodu maseczki, a właściwie jej braku. Gdy sprawdzili jego dane w bazie, okazało się, że ma półtorej roku do odsiadki za włamanie. Został osadzony w areszcie śledczym w Lublinie. Muzyka rapera gościła na kanale Step Records z Żurą. W kwietniu 2007 roku został aresztowany w Warszawie. Spędził kilka miesięcy w areszcie w związku z przestępstwem handlu narkotykami. Podstawą były zeznania dilera narkotykowego. Kolejny raz został aresztowany w październiku 2018 roku. Raper został zatrzymany przez CBS w związku z zarzutami udziału w obrocie narkotykami. Dodatkowo sąd orzekł karę związaną z wymuszeniami rozbójniczymi. W 2020 roku po 16 miesiącach pozbawienia wolności opuścił więzienne mury. Bajorson, A właściwie Damian Bajorek to warszawski raper i uczestnik licznych bitew na rymy w wolnym stylu. Przez lata zdążył wyrobić sobie w polskim środowisku rapowym kryminogenny fame. Swojego czasu wydał album Step Records. Jeśli chodzi o więzienie to przesiedział w nim aż 12 lat. Trafił tam m.in. z artykułu 210, a więc za rozbój. Pierwszy raz trafił za kratki w wieku 17 lat. Joka, kaliber 44. W maju 2007 roku raperowi postawiono zarzut zgwałcenia poznanej po koncercie 29-letniej kobiety. Rzekomo spędził z nią noc w warszawskim hotelu. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania. Raper opuścił areszt śledczy w lipcu 2007 roku po wpłaceniu kaucji. Według opublikowanych informacji policji nie udało się zdobyć dostatecznych dowodów na gwałt.